Dyscyplina seksualna jest u mężczyzn czymś niezwykle szanowanym. Często pozostaje to niezauważone. Być może dlatego, że wiele osób wykorzystuje swoją energię seksualną nie tylko po to, aby się wyczerpać, ale także aby zyskać uznanie, które nie pochodzi od nich samych. Próbują wypełnić pustkę, której z jakiegoś powodu nie mogą wypełnić samotności. Energia seksualna jest potężna. Jest siłą życiową, która napędza nasze przejawy, energią, która nas porusza i która sprowadziła nas na ten świat. Kultywowanie świadomej relacji z nią jest czymś, co gorąco polecam każdej osobie. Warto zadać sobie pytanie, w co inwestujemy tę energię. Czy w relacje, w osobiste działania, czy w to, jak te połączenia wpływają na naszą duszę. Seks może intensyfikować związek i jest głęboko pięknym przeżyciem DNA człowieka. Jeśli jednak nie będziesz miał świadomej relacji z tą energią, jeśli nie będziesz o nią dbał, to nie będziesz mógł z niej w pełni skorzystać. Dla mnie dyscyplina seksualna u mężczyzny jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech. Okazuje głęboki szacunek do samego siebie. Niektórzy uważają, że posiadanie wielu partnerów jest godne podziwu, ale moim zdaniem tak nie jest. Według mnie, jeśli mężczyźnie brakuje godności, normalne będzie DLA niego spotykanie się tylko po to, by zaspokoić swoją frustrację lub wypełnić pustkę. Nie jest to ani atrakcyjne, ani korzystne. Nie chodzi o tłumienie energii seksualnej, ale o zrozumienie, że używanie jej bez celu nie jest tego warte. Nie rozwiązuje to prawdziwego konfliktu, który wymaga uwagi, a zamiast tego może skończyć się uszkodzeniem duszy. W naszym społeczeństwie mężczyźni często angażują się w relacje, w których druga osoba szuka intensywnego przywiązania. Wiele kobiet, łącząc się seksualnie, tworzy głębokie więzi, ponieważ akt ten wiąże je z partnerem. Dziś widzę, jak ta święta więź zostaje osłabiona, a obecna kultura, pod wpływem sieci społecznościowych, stron pornograficznych i tej samej obawy przed rodzicami, aby rozmawiać na te tematy, prowadzi nas na ścieżki, które nie przynoszą nam korzyści ani nie wzbogacają nas duchowo. Dyscyplina seksualna w związku generuje poczucie niezbędnego bezpieczeństwa. Z mojego doświadczenia wynika, że to poczucie bezpieczeństwa jest kluczowe. Kiedy będziesz próbował wypełnić swoje pustki innymi, te same pustki będą nadal obecne. Jeśli nie zdecydujesz się wyleczyć swoich ran, w końcu uczynisz je widocznymi DLA tych, którzy nawet nie brali udziału w ich stworzeniu. Dla mężczyzn umiejętność powiedzenia nie jest niedocenianą siłą. W dzisiejszym społeczeństwie wiele kobiet potrafi kontrolować emocje mężczyzny poprzez wygląd i uwodzenie. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy mężczyźni narażają się na powierzchowne treści na portalach społecznościowych lub wpadają w pułapki ulotnego pożądania. Za każdym razem, gdy poddajesz się tej weryfikacji, wzmacniasz połączenie, które tak naprawdę nie przynosi ci niczego znaczącego. Chcę, żeby mężczyźni zrozumieli, jak ważne jest budowanie silnej relacji ze sobą, takiej, która nie załamie się pod wpływem drugiej osoby. Bądź ostrożny z kobietami, które dopuszczasz do swojego życia. Upewnij się, że zaoferowano im coś pozytywnego DLA twojego celu życiowego, a nie tylko DLA zaspokojenia ego lub próżności. Mam nadzieję, że te słowa będą DLA ciebie przydatne i że zrozumiesz znaczenie tej dyscypliny we wszystkich aspektach – mentalnym, duchowym i fizycznym. Inwestycja we własny rozwój, zaczynając od wewnątrz, przyniesie niezrównane owoce. Jeśli masz sugestie dotyczące przyszłych tematów lub po prostu chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami, daj mi znać. Nie zapomnij zasubskrybować i do zobaczenia w następnym filmie.